Czołem towarzyszki i towarzysze symulacyjni, jest eksperyment do zrobienia. Otóż o co chodzi? Nasza Ula przysłała nam zdjęcia i tu słońce odbija się we wodzie, a słońce jest nad chmurą. I teraz, kurde, no, zdjęcia są bardzo złej jakości i na dodatek drzewa zasłaniają wodę, ale co nieco widać, prawda? I o co chodzi, moi drodzy? Prośba do Was, że jeżeli znajdziecie taką samą sytuację w Waszym terenie, to rób ta zdjęcia. I tutaj już to słońce schowało się za tę chmurę dużą. O, zniknęło. I nie ma odbicia. Otóż ja uważam, że takie odbicie we wodzie nie powinno zaistnieć przy słońcu oddalonym o te tam miliony kilometrów. Takie odbicie może zaistnieć jedynie, gdy słońce jest blisko, niedaleko za tą chmurą. Dlaczego tak uważam? No bo tak wychodzi z eksperymentu. To była Ula, to różowe, ładne, to jest słońce. Ja trzymam słońce nad chmurą dosyć wysoko i w tym układzie odbicie na wodzie byłoby jak najbardziej możliwe. Natomiast jeżeli będę się oddalał ze słońcem o 150 milionów kilometrów, ja cały czas trzymam wysoko tą latarkę, tak żeby Ula widziała słońce. A mimo to pada cień, tak? I tutaj to odbicie na wodzie w tej sytuacji przy dalekim, dalekim słońcu teoretycznie nie powinno zaistnieć. Więc prośba wielka do Was. Jeżeli zauważycie taką sytuację u siebie, gdy chmura będzie nad wodą i słońce będzie tam nad tą chmurą, o dokładnie coś takiego jak tu, to rób te zdjęcia i przysyłajcie do mnie. Dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Uli za zdjęcia. Wszystkiego dobrego, pa.